Siema kochani, druga pozycja pentatoniki molowej. Pentatonika molowa, mówiliśmy, że ma dźwięki A, C, D, E, G. Pentatonika od słowa 5. 5 dźwięków. Toniczny to jest ten główny, to jest ten, od którego zaczynamy. A, C, D, E, G. I powtarzalność jest w obrębie oktawy, czyli mamy A, C, D, E, G, gis A, C, A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, D, E, G. Czyli po prostu mamy od dźwięku A do kolejnej oktawy, A do kolejnej oktawy, A do kolejnej oktawy, A. Czyli po prostu powtarzalność jest, jeżeli byśmy narysowali to takie jakby kółko i na górze dali literkę A, później C, D, E, G, A, C, D. Czyli po prostu w kółko jedziemy od dźwięku niskiego do wysokiego albo od wysokiego do niskiego. Druga pozycja tej pentatoniki to jest mianowicie taka, A, tonacja A. Zasada jest taka, mamy dwa dźwięki na strunę tylko, czyli pierwsza pozycja zaczynała się tu od dźwięku A, było A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C. To druga zaczyna się po prostu od drugiego dźwięku, czyli jeżeli graliśmy 5, 8, to był dźwięk C, to teraz gramy od dźwięku C. Zasada jest właśnie tych dwóch dźwięków, zwei notes. Two notes on one string. Czyli mamy tak. C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, D. C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, D. Próg. 8, 10, 7, 10, 7, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10. Posłuchaj to parę razy, jak to brzmi. Wróciłem specjalnie na dźwięk A, żeby jakby zakończyć. Tutaj jest, można powiedzieć, że mamy wyrywany trochę z kontekstu jakby kolory tej skali, ponieważ zaczynamy od dźwięku C. Nie jest to dźwięk główny, tylko jakby pozycja stworzona od dźwięku drugiego pentatoniki molowej. Popróbuj. Bardzo ważne jest to, żeby mieć wykute na blachę po pierwsze dźwięki. Tylko nie każdy ma dźwięki wykute na blachę jeszcze, to żeby wykuć na blachę układ palców. Bardzo fajnie się przydaje, właśnie spisuje wykucie na blachę układu palców do pentatoniki molowej czy pentatoniki durowej, gdyż ten układ zawsze jest ten sam. Druga pozycja pentatoniki molowej wygląda zawsze po prostu w ten sposób, czyli jeżeli przyjmujemy, że zauważ, że w obrębie graliśmy tak, 8, 10, 7, 9, 8, 10, 8, 10, czyli jakby cały czas w obrębie czterech tutaj progów, od 7 do 10, prawda? Używaliśmy te cztery progi. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz bardzo ważne jest, żeby ułożyć wedle, że tak powiem, sugestii, która jest związana od razu z tą pozycją. Zaczynamy 8, 10, drugi, czwarty. 7, 10, pierwszy, czwarty, 7, 10, pierwszy, czwarty, 7, 9, pierwszy, trzeci, 8, 10, drugi, czwarty, 8, 10, drugi, czwarty. Bardzo ważne jest właśnie to, nie każdy sobie zdaje sprawę, bardzo istotne jest właśnie to, żeby trzymać się tego schematu. Nie, że na przykład jak mam 8, 10, to gramy pierwszym, drugim palcem, później innym, bo to za dużo wtedy jest kombinacji, jakby mózg nie bardzo rozkminia zaraz, którym to palcem grałem, tym czy nie tym, czy ja no nie wiem, prawda, może tylko jednym palcem wszystko pierwszym zagrać. Nie, żeby po prostu mieć to wykute. Drugi, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, drugi, czwarty. Bardzo to jest istotne i bardzo to pomaga później już w dalszej grze nie myśleć o tym, który mamy palec położyć. Bo teraz na przykład wielu uczniów, jak gramy jakąś skalę, to oni na przykład gra o chociażby to, prawda? Pierwszą pozycję gra. To gra na przykład pierwszym, drugim palcem, tutaj pierwszym, czwartym na przykład, czyli ma tutaj próg jeden, próg wolny, ale dwa palce na przykład wolne, prawda?
Więc nawet nie dałoby się coś zagrać, bo po prostu mamy za dużo jakby palców na jednym progu. Więc lepiej to mieć rozłożone w ten sposób, że po prostu mam pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty. Tutaj drugi, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, czwarty, pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, drugi, czwarty. Bardzo ważne, żeby to wykuć, żeby to było takie automatyczne wykuwanie, w sensie, że po prostu tak ustawiasz sobie stoper na zegarku, sobie ustawiasz stoper, czy minutnik, przepraszam, może być minutnik, metronom sobie można włączyć i po prostu ogrywamy to do zbolałej śmierci. Oczywiście wiem, że to jest, ja to tak specjalnie mówię, bo to jest trochę nudne, jeżeli ktoś to zagra milion razy. Ktoś to zagra milion razy, to mu się troszeczkę to znudzi, ale to chodzi o to też, żeby ucho i ręka, układ. O kurde, co to było? Ale brzydęk był. Żeby ucho, mózg i ręka kojarzyły to, żeby miał to już wykute na blachę. Ręka, żeby tutaj się nie zastanawiała. Ucho, żeby już słyszeć. Ty, 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 ty. To już że słychać, że po prostu to jest ta pentatonika. No a mózg to po prostu, żeby rozkminiał to wszystko, łączył to w całość, bo później przyda się jeszcze jakieś improwizowanie, prawda? Czyli wypadałoby jeszcze coś porobić z tym, poza tym, że mamy dźwięki jakby liniowo od najniższego do najwyższego i od najwyższego do najniższego, prawda? Ćwiczenie na teraz, spróbuj sobie porobić właśnie slajdami sobie pozjeżdżać, poimprowizować sobie troszeczkę na tych dźwiękach. Najlepiej improwizację kończyć na dźwięku A, może być na piątym progu, na najgrubszej strunie. Oczywiście każdemu się zdarzają, sobie to poćwicz. Drugie ćwiczenie było takie, że spróbuj łapać sobie po dwa dźwięki i przesuwać się na drugi układ, na drugi, prawda, skoro zaczynamy 8, 10, 7, 10, to złapać 8, 7 i zagrać po dwa dźwięki. Dwa dźwięki równocześnie. To też właśnie daje już taki ściśle określony jakby wyraz taki brzmieniowy, kolorystyczny. Kolejne ćwiczenie. Spróbuj sobie złapać, też będzie dość trudne. Na zasadzie string skipping, że łapiemy strunę szóstą i czwartą. Czyli na przykład mamy szóstą na ósmym progu, czwartą na siódmym. I spróbujmy, żeby dla ułatwienia, żeby bardziej na ucho to wpadało, grać naprzemiennie. Nie równocześnie, tylko po prostu. Do usłyszenia w następnych filmach.